święty Paweł, w kościele świętego Mikołaja. Święty Paweł, nawrócenie jego jest jak nawrócenie naszego Hermana Cohena, Augustyna Maria Najświętszego Sakramentu. Urodził się w Hamburgu, tam gdzie zmarł święty Adolf IV, franciszkanin. Właściwie zmarł w Kilo, ale w Hamburgu założył kilka klasztorów, 6 miast. Ten kościół ufundował Adolf III, jego ojciec. Kościół świętego Mikołaja, gdzie wszystko się dzieje. Dlatego zburzono go, jako pomnik wojny zostawiono. A święty Paweł, nasz święty Paweł, nasz przyjaciel Hermann Cohen, został nawrócony mocą Eucharystii 8 sierpnia 1847 roku w Bad Ems. Odnowił karmel we Francji, w Anglii i w Polsce, zawdzięczam mu karmel Wadowica. Tak jak pisał 11 września 1898 roku święty Rafał Kalinowski, dziękując siostrom z Łagiewnik za życiorys Hermana Cohena, przez którego nawróci się wielu Żydów. Ale jeszcze wcześniej, w lutym 1858 roku w Warszawie, wydano życiorys, nawrócenie Hermana, potopianisty, ucznia Liszta. Wydał to mój dziadek, Józef Tomaszewski, imprimatur 22 luty 1858. 11 dni wcześniej było objawienie się Matki Boskiej w Lourdes i urodziny arcybiskupa Juliana Nowowijskiego, zlikwidowanego planowo wedle planów Wyszyńskich 28 maja w 1941 roku, kiedy przywieziono do Oświęcimia 303 Polaków razem z Maksymilianem Kolbe z przeznaczeniem jego na likwidację na 14 sierpnia 1941 roku, kiedy właściwie powstało NATO, kiedy wszystko zaplanowane. Właśnie Układ Wyszyńskich. Dlatego też są teraz, mają Boga Jana Pawła II, urodzonego w dniu, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla. No i Wyszyńscy zorganizowali, ten prawnik Wyszyński, urodzony 10 grudnia w 1883 roku w Odeście. No i 18 lat młodszy kuzyn jego, który miał bierzmowany, został 16 czerwca w 1913 roku, kiedy w Moskwie powstał Ogólnomoskiewski Związek Zawodowy Solidarność. Opanowali, ale Matka Boża jest patronką naszą. Dzisiaj jest u Matki Bożej nasz ksiądz Michał Woźnicki w Pietrzwałdzie. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża Wszechwładna, stawiaj się za nami.